dzisiejszym odcinku hostujemy Halloweenowy top model. W tym odcinku właśnie 100 widzów będzie musiało obrać Halloweenowe skiny, a najlepszy z nich wygra grę. Jeśli lubicie top model na naszym kanale, koniecznie zostawcie łapę, subskrybujcie kanał i pamiętajcie o kodzie Evela w sklepie. Pierwsza runda przed nami i oceniamy skiny na zmianę. Także Ewela, zaczynaj. Kogo chcesz, kogo no to puszczaj, a kogo nie chcesz, no to eliminuj. Pierwszy skin na pierwszą rundę wydaje mi się, że może przejść dalej. Moim zdaniem ten skin, którego teraz tutaj mamy, no brakuje tutaj pewnej rzeczy. No nie ma plecaka, a będziemy tego mocno dzisiaj pilnować, żeby był żeby był cały komplet. Ten skin jest fajny, ale chyba to jest zestaw, ale jest kozacki. A w ogóle ten wcześniejszy skin mi się podobał. On był moim zdaniem mega fajny. Ej, ten skin jest okropny pod takim względem. Ten trochę miecz mi nie pasuje. Także dobra, szkoda, że ten miecz pokazał ten kill off, bo tak to było okropne, ale to dobrze, bo to Halloween. Czy tobie wczytało tego skina? No bo z tego co widzę, ja tutaj nie mam żadnego skina. Ja też nie, więc możliwe, że on nie miał żadnego Halloweenowego i dlatego zostawił takie. Tutaj ten kill off mi się tak średnio podoba, także niestety, ale eliminacja. Następnie mamy tu starego skina z chapteru pierwszego, także może tutaj przejść, mi się podoba. I ten skin też jest fajny, wszystko fajnie dopasowane, także też przechodzi do kolejnej rundy. Następny skinek to jest dynia. Moim zdaniem, jak na pierwszą rundę może przejść. Ej, ja tego skinka mam, także ja mam sentyment do tego skina, także też go przepuszczam i też jest fajny Halloweenowy. O, to jest mega fajny skin, mega fajnie tu jest wszystko dobrane, taka dynia pomarańczowa, mega spoko. No, to było akurat fajne. Ten gościu, w sumie ten plecak tak rozwesela tego skina, także tutaj też go przepuśćmy. Mi na przykład ten skin się mega podobał. Mamy kolejnego skinka i troszeczkę mi tu nie pasuje ta skrzynia, nie wiem jak tobie, w sensie ten zbierak. Też mi nie pasuje, to bardziej wakacje, piraci, a nie Halloween. Tutaj ten gościu, niby ten skin jest... Aha, tutaj nie ma plecaka, także niestety, ale musi odpaść. Następnie zielony skinek, mega fajnie dobrany, chociaż nie wiem, czy to nie jest czasami, no, zestaw, ale dajmy go dalej. Nie wiem, czy ten plecak nie jest, wiesz, tutaj w ogóle jakiś misz masz, także... Eliminacja. O, ten skinek mi się kojarzy z Masterem, także możemy tutaj puścić, bo jest wszystko. No, on był fajny. Tutaj też mi nie wczytało, nie wiem, czy to je wczytało? Nie wczytało, tu po prostu ziomek nie ma skina. Następnie mamy fioletowego tego skinka, nie wiem, jakoś tak, jakoś nie dla mnie. Ej, surowi dzisiaj jesteśmy, ten gościu też moim zdaniem za dużo tutaj ma rzeczy na sobie. Ten skinek jest fajny, jakbym go przepuścił, tak szczerze. Ej, ten gościu, nie podoba mi się to za bardzo, a to by się podoba, chociaż tutaj na plecach ten wąs, nie. Mi się nie podoba, bo to taki mało Halloweenowy. Ten skinek jest mega spoko, fajnie to wygląda, więc dalej. W ogóle to, wow, tam się dużo dzieje, ale też to wygląda tak mega Halloweenowo. Kruk, no kruka trzeba przepuścić, bo to jest jeden z pierwszych Halloweenowych skinów. Wow, ej, to jest chyba na podium, jeden ze skinów na podium. Takiego skina już mieliśmy, ale jest on dalej w porządku. Ta babeczka też ma fajnie wszystko dopasowane kolorystycznie. Ja w ogóle podobają mi się skiny, jak jest kolorystycznie dopasowane wszystko. Czy ten skinek ci się podoba? Mi tak średnio. Nie. Biedny, ale ten już mi się podoba i też moim zdaniem ten zasługuje na podium, chociaż zobaczymy na końcu, porównamy sobie wszystkie skiny. Mamy tutaj UFO, ale no jakoś nie do końca, no to na Halloween to raczej UFO, no tak średnio. Tutaj ten plecak chyba, chociaż ten plecak, nie no, trochę pasuje, dobra, przepuśćmy go. Nie możemy być tak surowi, bo tutaj normalnie co drugi skin odpada. Batmanik może przejść. Ten gościu też jest fajny, Halloweenowy. Drift i fajny zbierak, ja bym go dał dalej. To jest chyba najbardziej okropny skin w dzisiejszym odcinku. Ten też ma fajnie wszystko dopasowane. I tutaj na końcu są jakieś fajniejsze skiny. Prowler, już go mieliśmy wcześniej, też tak średnio. Tutaj mamy banana, ale ta gitara, to tak mi średnio pasuje. O, to jest mega fajny skinek, ja go daję dalej. Dobra, kolejny skin, taka rybka, podoba ci się? No nawet, no jak na pierwszą rundę może przejść. Ten skinek jest, no, pomarańczowy i on się, on, ten gość może po prostu nie ma takiego skina, ale no były lepsze. Takiego muszę zobaczyć tutaj plecak. Ten plecak jakby był jakiś fioletowy, to by bardziej pasował. Następny bananek. Ja bym go dał dalej. Bananek zawsze to będzie raźniej. Ej, ten skin jest... Co on ten plecak? Chyba mu się plecak zbugował i ma jakoś wysoko, ale fajny jest. Czy to jest Halloweenowy? No na pewno fajnie wygląda. Jest to kreatywnie zrobione, więc dajemy dalej. Ten ogon jest XD. Tutaj wow, ej, ten skin mi się bardzo podoba, także przepuszczamy. W sumie to tak pod zwycięstwo nawet ten skinek. Czy ten skin fajny? No, niby ładne, ale tak średnio, no były lepsze. Też musimy patrzeć przez ten pryzmat. Takiego przepuściliśmy i ten ma fajniejszy kill-off, także jakbym miała wybierać, to tego bym wybrała spośród tych dwóch. Kitek w piżamie ja bym dał dalej. Złoty skinek, ale no jakoś nie dla mnie. Tutaj mi nie pasuje plecak i kill-off. Ale skin fajny. Ej, Mida, z jakim plecakiem? Ja pierwszy raz ten plecak widzę. Oczywiście dalej przechodzimy. O, tutaj to jest taki skin dla mnie. Mi się podobają takie skiny, także muszę przepuścić. No, znowu mamy drifta, ale to jest totalnie wszystko od jednej, no, z jednego setu. Tutaj ten plecak, moim zdaniem, z takiego skina nie bardzo. Tu mega fajnie wszystko dobrane. Zapraszamy dalej. No.
No, tamten też mi się podobał. Ten skin, nie wiem, czy nawet ma plecak, ale mi się Kilow od razu już nie podoba. Tutaj taki czarny anioł, jak dla mnie może przejść. Kolejnym skinem jest taki króliczek. Rafał lubi ten plecak, także dla Rafała go tutaj przypuszczę. Misiu, no misiu raczej nie. To jest szczotka? To jest szczotka, ale nie podoba mi się. Kolejny skinek też raczej taki mało halloweenowy. Ten chyba też bardziej taki jakiś, też nie halloweenowy, bardziej jakiś, nie wiem, karnawał. I przedostatni skin Gultroperka. Zapraszamy i Miłek. Mamy Miłka w ogóle, Miłek do nas wrócił. On tutaj zachęca, żeby wpisywać kod w sklepie Ewela, no i pomyliły mu się święta po prostu. Przechodzimy do rundy numer 2 i teraz będziemy sobie oceniać emotki. Po kolei oceniamy. Tutaj zobaczmy, tu z przodu fajnie to wygląda. Tam ten mi w ogóle ta ryba tak średnio się podobała. Tutaj zobaczmy, zielone, zielone. Dobra, tam wydaje mi się, że tamten gościu też tak średnio to wygląda. Tutaj jedynka, tutaj w ogóle małpa jakaś, chociaż ona jest taka... No ale małpa do ryby to też mi za bardzo nie pasuje. Dobra, tutaj kostka, tutaj tak, tak. I tu mi jeszcze tak średnio pasuje. Także wydaje, chociaż ten banan jeszcze, tego banana jeszcze tutaj. Przechodzimy do rundy numer 3 i teraz mamy skin versus skin. Ja oceniam jedną dwójkę, Ewela ocenia kolejną dwójkę. Także Ewela, oceń ty pierwsza, którego skina przepuszczasz? No bo tutaj jest akurat tak, że obydwa są fajne i moim zdaniem tutaj obydwa powinny przejść. Puszczamy kolejną dwójkę, zapraszamy i teraz ja ocenię. I moim zdaniem tutaj lepszym skinem, raczej bardziej halloweenowym jest ten skinek. Tutaj obydwa te skiny były tak... Średnio bym powiedziała. I tutaj też mam dylemat, bo tutaj tobie się ten na lewo podoba, czy nie? No moim zdaniem jest fajny ten skin na lewo, naprawdę. O ten na prawo też, ale u tego na lewo mi się za bardzo ten plecak nie pasuje. Powinien być taki bardziej mroczny. Ale skoro tobie się podoba, to możesz ty wybrać. No to przepuśćmy dwa skiny w takim razie. Kolejna dwójka i wydaje mi się, że bardziej fajnie wygląda ta kobieta niż ta dynia. Tutaj wydaje mi się, że nie będę miała problemu, bo tego skina nie wiedziałam, czy przepuścić na początku. Ten mi się dużo bardziej podoba. Wpuszczamy kolejną dwójkę i tutaj będziemy mieli mocne zestawienie. I moim zdaniem powinniśmy przepuścić również oba skiny. Dobra, babeczka taka i babeczka taka. I to są dwa skiny, które mi się bardzo podobają. A tobie, który się bardziej podoba? Chyba ten prawy jest bardziej halloweenowy, bo ten niebieski jest fajny, ale nie taki halloweenowy, nie? O, jeszcze serduszka, no, no. Odpowiedź prosta. Dla mnie to była. Następna dwójka i z tego, co widzę, tutaj mamy Carnage'a, mamy tego. Ja szczerze powiem, że tu są dwa słabe skiny. W sensie tak nie bardzo mi pasują te skiny. A tobie? No mi się tutaj ten plecak nie podobał tego i bardziej bym wybrała chyba tego zombiaka. Okej, no to tak zróbmy. W ogóle nie widziałam tego skina tutaj, zobaczmy. Tutaj jest taki, bardziej mi się podoba ten na lewo, bo tutaj ten różowy plecak moim zdaniem jest taki średni. Następnie mamy diablicę versus taką ciemną i ta diablica jakoś lepiej dla mnie wygląda. Dalej. Dobra, tutaj mamy taką babeczkę z dziurą i tą czerwoną. Chyba bardziej halloweenowa, która jest ta fioletowa, co? Tak, tak, tak. Następna para i oczywiście odpowiedź jest tutaj, a nie, w sumie była odpowiedź prosta. Oba fajne skiny, ale bardziej jakbym miał wybrać, to ta babka po prawej stronie. Okej, tym razem ocenimy sobie tutaj trójkę i moim zdaniem najlepszym skinem, który tutaj jest, no to jest ten Skull Trooper i Ewela, ty wybierz drugą osobę. Tutaj te ryby mi się nie podobają u tego kotka i dużo bardziej mi się chyba podoba ta czarna babeczka. Okej, to te dwa przechodzą. Mamy kolejne skiny i tutaj mamy taką właśnie też czarną babeczkę i mamy tutaj tego, tutaj trochę mi się ta małpa nie podoba, także tą czarną przepuszczam. I tu znowu mamy trzy skiny, moim zdaniem Midas jest tutaj dobry. A moim zdaniem dużo lepszy jest tam... Dobra, tego zostawiamy. Przechodzimy do rundy numer 4 i oceniamy sobie teraz graffiti. Tutaj dajmy może temu panu troszkę czasu, żeby sobie namalował. Tutaj moim zdaniem średnio to pasuje, co? No to w takim razie kasacja od razu. Następna babeczka ma tutaj coś takiego. Czy tobie się to podoba? Nie. No to przykro mi. Tutaj moim zdaniem te oczy takie mało halloweenowe są. Tutaj moim zdaniem ten Gar jest właśnie mega halloweenowy i on pasuje. Następny skinek też Gar jako wiedźma też jest w porządku. Tutaj rybka niby fajna, ale do tego skina chyba średnio to wygląda, co? Też mi się tak wydaje, ale sam skin jest fajny. Był. Ups. Następny skinek wygląda w ten sposób i ma coś takiego. No niby jest to straszne. Ja wiem, że ciężko jest to dobrać. Zostawiłbym to. Co jest ten złoty? Złota ręka i ta ręka nie wiem, czy się kojarzy za bardzo z Halloween. Ale w sumie to takie... W sumie wydaje mi się, że jest okej. Następny skinek Midas, fajnie dobrane, bierzemy dalej. Tutaj pajęczyna mega halloweenowa, także może przejść dalej też. To średnio mi się podoba, tak szczerze. W sensie kolorystycznie nie wypasuje, ale tak jak mówiłaś, te rybki takie, no jakoś tak nie do końca. Mi się akurat tam to podobało, także tutaj, kurczę, nie zgadzamy się.
niektórych aspektach z Rafałem, to klauna, coś takiego, no też mi to średnio pasuje, Rafał. Chyba coś z tym graffiti tutaj jest nie tak w tym odcinku, co? W sensie jest bardzo mało opcji, no nie? Więc też trzeba patrzeć pod tym kątem. No to zostawmy go, darujmy mu. Następny skinek oczywiście mega pasuje. Ten nie pasuje, ale skin jest fajny, więc zostawmy go. Tutaj ten skinek też jest fajny, no może być. Tutaj też kolorystycznie niby pasuje, także też możemy zostawić. Następny też pasuje. No mi się podoba, nie wiem, tak nie za bardzo halloweenowe, ale podoba mi się. Tu jest naprawdę mega dobrane. Tu też jest mega i ten taniec jeszcze, tu wszystko jest fajne. Kolejny skinek również. Też fajnie to wygląda. A tutaj tak średnio, tak szczerze, więc ja tutaj kasuję. A tutaj nie narysował. On tam narysował tamto jest jego. Aha, tamto jest jego, okej, pasuje, przechodzimy do finału. No i doczekaliśmy się wielkiego finału i może Rafał, zróbmy na początku tak, że ja wykasuję 3 skiny, które mi się najmniej podobają i później ty wykasujesz 3 skiny, które tobie się najmniej podobają, okej? Okej, tak zróbmy. Czyli ja kasuję tego, kasuję tego zombiaka, on mi też się tak średnio... Tutaj to graffiti i też mi się tak średnio ten... No już 3 w sumie. Trochę się zapędziłam, także teraz twoja kolej. Okej, jeśli chodzi o mnie, to cienko podoba mi się tamten skinek, tak szczerze. Nie podoba mi się również ten skinek oraz nie podoba mi się skinek, który mamy w... tym miejscu. Ej, tak szczerze, to byli moi faworyci, także Rafał tutaj ostro poleciał. Teraz ja idę z następnymi skinami. Wydaje mi się, że ten skin nie powinien wygrać. Teraz 2 skasuj. Dobrze, ten skin nie powinien wygrać i moim zdaniem ten Skulltrooper, on jest taki przeciętny. Jeśli chodzi o przeciętność, to tak samo jest ona widoczna tutaj. Jest również widoczna ta przeciętność tutaj. Moim zdaniem ten pierwszy, ten drugi skin powinien się znaleźć w finale. Nie wiem, czy się ze mną zgadzasz, ale one obydwa są kozackie. I teraz, jeżeli ja miałabym wyeliminować jakiegoś, to wydaje mi się, że to niestety będzie ta babeczka. Czwarte miejsce uzyskuje moim zdaniem Skulltrooper i jest to Stedisz. Trzecie miejsce wydaje mi się, że powinno być dla tego niebieskiego. No nie wiem, kłóciłbym się, tak szczerze. To zmieniam zdanie, to dlatego tutaj na lewo. Tamten drugie miejsce, a ten tutaj na przodzie pierwsze. Także teraz sprawdźmy niki. Numer 3 miejsce zajmuje Migdałek. Miejsce numer 2. Moim zdaniem on by mógł też zasługiwać na miejsce numer 1, ale mimo wszystko ten skinek jest mega fajny. Miejsce numer 2 jest to Lolek Danonek. I miejsce numer 1 Gofer. Także widzowie, jeśli wy chcecie brać udział, czytajcie opis, zostawiajcie łapy, godę wela, wpadajcie na te filmy i trzymajcie się na razie. Piona. Na razie.